Cześć, z tej strony Smart Tester. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozebrać pada DualShock 3 i wymienić w nim gałki analogowe. Do przeprowadzenia całej operacji będzie nam potrzebny mały śrubokręt krzyżak, najlepiej z magnesem, oraz na przykład płaski śrubokręt do podważenia. Bierzmy się więc do roboty. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to odkręcenie tych 5 śrubek. Kiedy ten etap mamy już za sobą, możemy rozpocząć demontaż dolnej części pada. W tym celu musimy podważyć te elementy tak, aby puściły zatrzaski. Jeżeli macie długie paznokcie, to nie będzie Wam najpewniej potrzebny śrubokręt. Jak widzicie, dół pada zszedł bez problemu, możemy go na razie odłożyć na bok, a zajmiemy się górą pada, gdzie umieszczona jest cała elektronika. Najpierw musimy zdjąć baterię, niekoniecznie trzeba ją odłączać. Tutaj na płycie drukowanej znajduje się śrubka, którą teraz musimy odkręcić. Kolejnym etapem demontażu jest wyjęcie płyty głównej samego pada. Jak widzicie, macie wystarczająco dużo miejsca, aby zmienić gałki analogowe. Jeżeli chcecie jednak się dostać do samych przycisków, to musicie nacisnąć te dwa małe wypustki tu i tu przy silniczkach generujących wibracje. Zdejmujemy samą gałkę analogową pada. Co ciekawe, w przypadku mojego DualShocka, którego całkiem intensywnie eksploatowałem, gałka analogowa zaczęła się przecierać po kilku latach. Było to prawdopodobnie około 5 lat. Niestety w przypadku DualShocka 4 gumka na gałce analogowej starła się już po niespełna roku. Zaznaczyć tu jednak muszę, że mam najnowszą wersję PlayStation 4, w której ten problem ponoć nie występuje. Zdejmujemy więc gałki analogowe, pociągając do siebie. Teraz możemy założyć nowe gałki analogowe. Zwróćcie uwagę, że tylko w dwóch pozycjach będzie to dobrze działało. Więc dobrze wycelowujemy i następnie wciskamy gałkę analogową, tak żeby poczuć kliknięcie przycisku. Analogicznie postępujemy z drugą gałką analogową. Teraz możemy umieścić to na swoim miejscu. Dokręcamy śrubkę. Teraz możemy założyć baterię na mocowania. Wciskamy, żeby zaskoczyła. Pamiętajcie, żeby przed ponownym złożeniem pada upewnić się, że te dwa elementy odpowiadające za działanie spustów były dobrze umocowane i nie kiwały się. Warto też przed zamontowaniem całego układu wewnętrznego DualShocku zamontować górne przyciski L1 i L2. Również dobrym pomysłem może okazać się montaż właśnie teraz przycisków L2 i R2. Jak widzicie, w tej konstrukcji jest pewien otwór, który trzeba wcisnąć przycisk L i R2. Jak widzicie, wszystko jest już na swoim miejscu. Teraz możemy założyć dolną obudowę. Bardzo istotnym jest, aby dobrze wycelować wejścia na dolne spusty i przemocować je. Jak widzicie, pad po ponownym zmontowaniu działa bez zarzutu. Działają wszystkie przyciski i spusty. Nie pozostaje nam więc nic innego, tylko podłączyć go do konsoli
i cieszyć się rozgrywką w jedną z ulubionych gier. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie tego proszę wyrazić w komentarzu i pozostawić pod tym filmem łapki w górę. Już niebawem na moim kanale ukażą się kolejne poradniki i testy smartfonów, więc żeby nie przegapić żadnego z nich, kliknijcie przycisk subskrybuj pod tym filmem. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!